AH-64 Apache, a AH-1Z Viper. Porównanie, różnice i podobieństwa czyli porównanie dwóch amerykańskich śmigłowców szturmowych: Boeinga AH-64 Apache i Bela AH-1Z Viper. Apache są podstawowymi śmigłowcami wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych i wielu innych państw. W tym my zadeklarowaliśmy zakup 96 sztuk. Natomiast Viper jest wykorzystywany przez Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i przez kilku zewnętrznych odbiorców, w tym przez Czechów. Pierwszy loda to 30 września 1975 roku. Produkcja seryjna rozpoczęła się w 1983 roku. Tylko, że ten śmigłowiec, tak samo jak Viper, cały czas jest poddawany modernizacjom i ta najnowsza wersja, wersja E, czyli Guardian tą, którą mamy zamiar kupić, trafiła do produkcji w roku 2011. Natomiast historia śmigłowca AH-1 jest o wiele ciekawsza, ponieważ pierwowzorem, czy też pierwszym z serii AH-1 śmigłowców, był śmigłowiec oblatany 7 września 1965 roku, czyli śmigłowiec AH-1 Cobra, który wszedł do służby w 1967 roku. W 1968 roku doszło do, doszło do takiego rozłamu na linię jednosilnikową i dwusilnikową, i dzisiejszy bohater, czyli AH1Z Viper, jest kontynuatorem tej linii dwusilnikowej. I Viper, ta wersja śmigłowca, zupełnie różniąca się od tych kobr, wchodzi do produkcji w roku 2010. Pierwszy oblot to rok 2000. Więc. Powiedzenie, że to stare śmigłowce tylko częściowo jest prawdą, ponieważ one z tymi pierwszymi wersjami zbyt dużo nie mają wspólnego i oczywiście te elementy, które wpływają na możliwości, już dawno zostały wymienione i to kilkukrotnie. Ponieważ realnie patrząc na te śmigłowce, można by powiedzieć, że są to śmigłowce, których produkcja rozpoczęła się w roku 2010 i 2011. Tutaj, tak na początku powiem, że większość elementów, które możemy porównywać w tych śmigłowcach, jest nam nieznana. Możliwości radarów, awioniki, ogólnie możliwości bojowe tych śmigłowców wiedza o tym jest mocno ograniczona i moglibyśmy opierać się na tych podstawowych wersjach, czy to na wersji Cobra, czy też na tym Apachu z lat 80., ale to nie ma sensu. Dlatego tutaj wiele elementów to będzie porównanie takie dosyć ogólne. Jednak może zacznijmy od wielkości. Ponieważ długość apacza, długość całkowita to 17 m7 cm, oczywiście wliczając wirnik, a tu i tu wirniki są czterołopatowe. Wajper długość to 17 m75 cm. Średnica wirnika w apaczu to 14 m63 cm. W Viperze 14 m 60 centymetrów. Długość kadłuba w Apache to 14 m 68 centymetrów, w wajperze 13 m 62 centymetry. Wysokość Apacza tej podstawowej wersji to 3 m 87 centymetrów. wysokość Vipera to 4 m 37 centymetrów. I tutaj można powiedzieć, że te różnice są bardzo niewielkie. Jeśli chodzi o wielkość to śmigłowcy Ba to śmigłowce bardzo mocno do siebie zbliżone. Jeśli chodzi o masę własną, to Apache to od 5200 kg, w przypadku Vipera to 5400 kg, natomiast masa startowa Apache to od 10 ton 100 kg do prawie 10,5 ton w zależności od wersji. Natomiast masa startowa Vipera to niecałe 8,5 tony. Więc tutaj pojawia się taka pierwsza różnica, że jednak ten Apache może być śmigłowcem cięższym, kiedy można powiedzieć, nalejemy do pełna paliwa i obwiesimy go tyle ile się da. Do napędu Viper'a służą dwa silniki General Electric T700-GE 401C o mocy 1800 koni mechanicznych i chwilowo 1940 koni mechanicznych. Tutaj jest taki problem, że bardzo często producenci Podają nie tą realną wartość, tylko właśnie tą, tą chwilową wartość maksymalną. Natomiast w Apachu są też dwa silniki, i to są General Electric T700, ale 701D. Czyli można powiedzieć, ta sama rodzina silników. Tutaj, im więcej maszyn ma podobne, zbliżone silniki z wymiennymi pomiędzy sobą częściami, to oczywiście lepiej i taniej. I tutaj ta moc to około 1994 koni mechanicznych na każdy silnik. Więc ta moc jest zbliżona. Prędkość maksymalna, taka realna, nie taka, która jest teoretyczna, w przypadku Apache to 293 km na godzinę, przelotowa to 265 km na godzinę. Prędkość maksymalna wipera to 965 km na godzinę i to jest ta realna prędkość, nie ta teoretyczna, wynosząca ponad 410 km. Tu w apaczu jest to około 365 teoretycznie. I jeśli mowa o wajperze, to niektórzy podają, że te 296 km na godzinę, ta prędkość maksymalna, to jest również prędkość przelotowa. I że ten śmigłowiec jest w stanie osiągnąć tą prędkość i utrzymywać ją przez długi czas. Ale inne źródła podają już tą prędkość przelotową wynoszącą 260-270 km na godzinę, czyli już blisko prędkości a. I podobnie jak w przypadku samolotów, samochodów, te prędkości maksymalne są nieużywane. Tutaj oczywiście o wiele ważniejszą prędkością jest prędkość przelotowa. Ogólnie różnice pomiędzy źródłami, jeśli chodzi o dane tych śmigłowców, są przerażające. Jeśli chodzi o prędkość wznoszenia, to Apache ma mieć 12,7 metra na sekundę, Viper 14,2 metra na sekundę. Pułap operacyjny to 6100 metrów w przypadku Apacza i w przypadku Vipera. Promień działania to w przypadku Apacza 480 km, dla Vipera podaje się 420 km. Tu i tu zależy wszystko od tego, co się podwiesi, od warunków. I tu kolejna różnica, jeśli chodzi o źródła, ponieważ niektóre źródła podają informacje sprzeczne, że to właśnie Viper ma większy promień działania. Nawet z podwieszoną większą ilością wyposażenia, czyli tych wszelkiego rodzaju rakiet. I tutaj możemy, jako tacy zwykli ludzie, nie mający dostępu do takich danych utajnionych, tylko gdybać. Chociaż... Jednak często wskazuje się, że to Viper ma ten promień działania większy. Oczywiście oba śmigłowce są dwuosobowe, mają dwuosobową załogę, czyli pilot i operator wyposażenia. Uzbrojenie podstawowe Apache to 30 mm działko automatyczne M230 z zapasem 1200 pocisków. W Viperze jest to mniejsze działko 20 mm M197 z zapasem około 750 naboi. Apacz ma cztery podwieszenia plus dwa podwieszenia na końcówkach skrzydeł, dwa takie miejsca na końcówkach skrzydeł, żeby na przykład zamontować Stingery. Natomiast Viper ma sześć podwieszeń. I tutaj nie łączmy podwieszenia z pojedynczą rakietą. Oczywiście, jeśli to jest większa rakieta, to tak, ale te podwieszenia oczywiście mogą być wykorzystane przez większą ilość mniejszych rakiet pocisków. Tak, żebyśmy się zrozumieli, że jednak jedno podwieszenie to nie zawsze jedna rakieta. Kolejną kwestią jest to, że te śmigłowce mają taki podstawowy zasób uzbrojenia i on jest mocno do siebie zbliżony, ale oczywiście, kiedy ktoś kupuje taki śmigłowiec, to może zażądać na przykład integracji własnych środków z tym. Oczywiście, jeśli producent wyrazi zgodę i jeśli oczywiście fizycznie jest to możliwe. Na przykład te Apache AH64E Guardian, które mamy zamiar pozyskać, one mają dotrzeć do nas w konfiguracji z rakietami przeciwlotniczymi Stinger, ale jest opcja na przykład zamontowania na nich i przystosowania tych śmigłowców. Do przenoszenia piorunów, kiedy ta lotnicza wersja pioruna zostanie w końcu wdrożona, co chcemy i na co się zgodzi, można powiedzieć, dostawca, a raczej za jaką sumę zgodzi się dostawca, to możemy to zintegrować. Ale tutaj podstawowym wyposażeniem są pociski powietrze Ziemia AGM 114 Hellfire, które w tych najnowszych wersjach mają zasięg 9 km. I Wiper może ich przenosić 16 sztuk, a patch teoretycznie też realnie najczęściej jest ich troszkę mniej. Dodatkowo pociski rakietowe Hydra 70, kalibru oczywiście 70 mm, są to pociski niekierowane, choć obecnie są wdrażane pociski te same, tylko jednak już kierowane. Zasięg tych Hydr to 9-10 km. I to posiadają oba śmigłowce. W Apaczach do walki z celami powietrznymi jest wykorzystywany AIM-92 Stinger, ten wspomniany, o zasięgu około 8 km. W Viperach coś lepszego jednak, czyli AIM-9 Sidewindery, w tych najnowszych wersjach o zasięgu ponad 30 km. I myślę, że Apacza też da się z tymi Sidewinderami skonfigurować, jeśli wyłoży się odpowiednią kwotę. Tutaj wracając do tych Hydr 70, to ta, wersja, to ta wersja precyzyjna to APKWS-2. I ta wersja umożliwia tym 70mm rakietom bardzo precyzyjne uderzenia. Na odległość 10-11 km. Czyli mając takie zasobniki z tymi rakietami 70mm, mając ich dosłownie. Przenosząc je w kilku zasobnikach, kilkadziesiąt sztuk uzyskujemy bardzo duże możliwości. Oczywiście to przyszłość, ale bardzo, bardzo bliska, ale na przykład taki Apache czy Viper, przenosząc 40-50 rakiet, ponieważ one są w zasobnikach 70 mm, może eliminować kilkadziesiąt celów, gdzie te 70 mm jest skuteczne. Chociaż 70mm rakieta uderzająca z góry, to nawet czołg ma spore problemy. Nie mówiąc o tym, że mogą powstać wersje przeciwlotnicze, i tutaj na przykład atak bez załogowców no byłby jednak skazany na porażkę. No, no chyba że tych bezzałogowców na przykład byłoby więcej niż kilkadziesiąt. Chociaż tu różnicą, i to dosyć dużą, jest to, że jednak apache są użytkowane przez bardzo wiele państw, dzięki czemu te możliwości integracji tych śmigłowców z większym, szerszym wachlarzem wyposażenia jest lepsze. Miejmy nadzieję, że nasze Apache i dostaną pioruna, i dostaną na przykład brimstony zamiast hellfire'ów. Naprawdę byłoby to bardzo fajne, ale jeśli chodzi o możliwości, to tutaj te oba śmigłowce są zbliżone. Ale troszkę inaczej to wygląda, jeśli chodzi o przyrządy obserwacyjne, jeśli chodzi o radary. Ponieważ dosyć, że Apache w wersji podstawowej ma troszkę lepsze możliwości, do tego może występować w wersji longbow, czyli z, tą, z tym radarem powyżej wirników, dzięki czemu jest możliwość wykrywania celów z większej odległości, szybsza ich identyfikacja i po prostu taki longbow może. O wiele, wiele szybciej zdobyć informacje o przeciwnikach i ich porazić. Nie mówiąc o tym, że ten longbow gada z innymi, to znaczy komunikuje się z innymi apaczami, dzięki czemu może im przekazywać informacje, gdzie ten przeciwnik jest i naprowadzać na niego odpowiednie środki. Dlatego właśnie jeden longbow to śmigłowiec przypadający na dwa, trzy zwykłe apacze. I dzięki temu jednak te możliwości tych apaczy mocno się zwiększają. Nie mówiąc o tym, że jednak te możliwości wykrywania, identyfikacji i niszczenia celów w przypadku apaczy są na wyższym poziomie niż w przypadku VIPERów. Ale tutaj ta różnica nie jest aż tak duża. I oczywiście, VIPER jak najbardziej, dzięki temu, że jest integrowany z linkiem 16, również może pozyskiwać dane z zewnątrz. Kolejno. Kolejną kwestią jest współpraca z bezzałogowcami, ponieważ bezzałogowcy nie stanowią największego zagrożenia dla śmigłowców szturmowych, tylko moim zdaniem będą stanowiły ich największe wsparcie. I jeśli chodzi o wykrywanie celów, ale też jeśli chodzi o zwalczanie tych celów przez inne rodzaje bezzałogowców, tych wyposażonych w głowice bojowe. Oczywiście, Viper też może posiadać taką. Możliwość tylko, że trzeba ją jeszcze zintegrować. Kolejną różnicą jest to, że wajpery mają w standardzie składane łopaty wirnika górnego i są przystosowane do operacji morskich bez wcześniejszego przygotowania. W Apaczach to składanie tych łopat wirnika górnego jest opcją, i żeby on mógł być użytkowany w misjach morskich. Jednak musi być poddany dodatkowej konserwacji. Bardzo ważną różnicą jest również obsługa. Ponieważ wipery są skonfigurowane, stworzone, ponieważ wipery są stworzone, żeby ta ich obsługa była jak najprostsza, i żeby była jak najmniej wymagająca. I jeśli chodzi o ilość tej obsługi, ale też potrzebne narzędzia, miejsce. Tu jednak wiper ma działać w trudniejszych warunkach ma być prostszym śmigłowcem jeśli chodzi o obsługę. Jednak Apache tutaj jeśli chodzi o serwis o obsługę jest śmigłowcem bardziej wymagającym i jeśli chodzi o liczebność obsługi i jeśli chodzi o warunki. Dwa różne śmigłowce, chociaż cele zadania podobne. Oczywiście oba śmigłowce mają opancerzone kabiny i miejsca, które są delikatne oba śmigłowce Posiadają dwa silniki, które są od siebie oddzielone, tak żeby po porażeniu jednego, drugi mógł na, dalej działać. To są śmigłowce szturmowe, które są przystosowane do tego, żeby chronić załogę śmigłowiec przed zestrzeleniem. Kolejną kwestią są systemy samoobrony, w obu przypadkach będące na bardzo wysokim poziomie. To nie jest poziom tych systemów samoobrony. Które widzimy w maszynach wschodnich, z którymi radzą sobie na przykład nasze pioruny, ponieważ piorun miałby o wiele gorzej na przykład poradzić sobie z tym, co jest na Apaczach. Jednak tu jest duża różnica i te możliwości w przypadku takich konstrukcji jak Apacz, jak Viper. Jednak są o wiele lepsze i je o wiele trudniej zestrzelić, manpacze. Nie mówiąc o tym, że te śmigłowce wcale nie mają zamiaru zbliżać się do miejsc, gdzie te manpacze o zasięgu 5-6 km mogą działać. One, dzięki swoim możliwościom i wyposażeniu o większym zasięgu niż zasięg manpaców, one działają z bezpiecznej odległości i dopiero kiedy przetrzebią wszystko, co się da, zbliżają się. Do przeciwnika i powtórka. Przetrzebiamy, eliminujemy wszystko, co się da, i tak powoli. Więc śmigłowiec szturmowy, wbrew temu, co niektórzy uważają, w odpowiedni sposób użyty, z odpowiednim wyposażeniem, nadal jest niesamowicie groźny. Można powiedzieć, że przez półtora miesiąca na zaporożu te kamowy jednak mocno trzymały obronę, jednak umożliwiały pełną obronę. Właśnie dzięki, temu, że miano, właśnie dzięki temu, że użytkowano je w sposób prawidłowy i działały spoza zasięgu obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Nie mówiąc już o tym, że śmigłowce szturmowe, na przykład takie jak Apacz, są przystosowane do tego, żeby te radary, obronę przeciwlotniczą, zwalczać w pierwszej kolejności. Podsumowując, ponieważ miało być, a ja się rozgadałem o możliwościach współczesnych. Śmigłowców szturmowych i obrony przeciwlotniczej. Są to śmigłowce nowoczesne, zapewniające bardzo duże możliwości. Jednak, kiedy spojrzymy na obie konstrukcje, na to, jakie dają możliwości, okaże się, że to właśnie Apache jest śmigłowcem lepszym. Może nie jakoś bardzo zdecydowanie, tylko że właśnie Apache jest śmigłowcem o większych możliwościach. Tylko, że przekłada się na to też wyższa cena. Jednak, jeśli chodzi o użytkowanie, jeśli chodzi o zakup, to Apache jest droższy. Po prostu jest śmigłowcem droższym i tutaj nawet nie ma co się zastanawiać. Jednak te możliwości, jakie posiada Apache, są drogie i musimy, no na przykład my, którzy jesteśmy, Chętni niejako na zakup tego śmigłowca, mieć to na uwadze, że i jest on droższy w zakupie, i jest on droższy w utrzymaniu, ale mając o wiele większe możliwości. Więc tutaj kwestia, które elementy przeważają. Może operatorzy, ponieważ to też bardzo ważna informacja, jeśli chodzi o śmigłowce. I tak, jeśli chodzi o Vipera, to oczywiście są to w Stanach Zjednoczonych jest to Korpus Piechoty Morskiej, a takimi zewnętrznymi użytkownikami jest Pakistan, Bahrain i Czechy. Czechy niedawno kupiły te swoje Viper. Jeśli chodzi o Apache, jest to Egipt, Grecja, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Kuwait, Maroko, Holandia, Katar, Arabia Saudyjska, Singapur, Tajwan, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, oraz oczywiście chętnym jesteśmy my. Więc jak widać, tych apaczy oczywiście jest więcej i w większej ilości państw, co również jest zaletą. Kiedy porównujemy te dwa śmigłowce, to musimy na nie spojrzeć w ten sposób, że apacz jest najlepszy, ale oczywiście droższy. Viper jest bardzo dobry. Jednak w niektórych elementach odstający od Apache, nie jakoś bardzo, ale jednak te różnice są, ale jednak koszt jego zakupu oraz koszt jego użytkowania jest niższy. Tutaj bardzo ciekawa sprawa: Australijczycy kilka lat temu, no niedawno, porównywali właśnie przed zakupem śmigłowce AH64E Apache oraz AH1Z Viper. I według tych ich porównań oczywiście i w zakupie, i w użytkowaniu Viper okazał się śmigłowcem tańszym, jednak wybrano apacza. Chociaż tutaj może koszty nie grają aż tak do końca aż tak dużej roli. Chodzi też o politykę oraz jak zawsze chodzi o to, co uzyska przemysł ze względu na zakup śmigłowców, który jest lepszy? Apache którego wybrano dla naszego wojska, oczywiście Apache. Czy to był słuszny wybór? Oczywiście nie wiemy, nie znamy wszystkich możliwości i Apache'a, i Viper'a, i kosztów. Czesi wybrali Viper, stwierdzając, że porównanie kosztów do efektów, jakie dają śmigłowce, to przewagę ma Viper. Więc każdy może sobie samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, czy zakup Apache był właściwy. Niestety nie posiadając pełnej ilości danych. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.